Wiele razy prosiliście mnie, abym powrócił do swoich rozgrywek brydżowych. No ja tłumaczyłem, że ten brak czasu jest straszną przeszkodą. Dzisiaj z przyczyn przeze mnie niezawinionych tego czasu mam troszeczkę więcej, ponieważ no, obowiązują nas kwarantanny, zakazy wychodzenia z domu. Ja mam też troszkę problemu z pracą, ponieważ wszyscy się tego koronawirusa boją, więc ja też na razie nie jeżdżę w trasy. I dlatego postanowiłem rozegrać parę partii i po prostu wam przekazać swoje uwagi. Ja wielokrotnie podkreślałem i będę to podkreślał. Słuchajcie, pamiętajcie, brycz to jest gra z partnerem. Ci, co siedzą tutaj, nawet jeżeli to jest wirtualne, czyli ci, którzy są po tych stronach monitora, to są oposy, nasi przeciwnicy, a ci, którzy, nie ci, przepraszam, ta osoba, która siedzi jakby twarzą do mnie, czyli naprzeciwko, jest moim partnerem. I gra w brydża nie polega na indywidualizmie. I nawet jeżeli się zdarza, że dostajecie jakąś super fajną kartę, czy super jakiś własny, ciekawy układ tej karty, to nie możecie się zachłysnąć i powiedzieć, ja teraz gram, ja tu mam 5 pichów, 8. Nie. Bo może się okazać, że albo partner wasz ma tak fatalną kartę, że w niczym nie będzie was mógł poprzeć. I mimo, że macie ileś tam tych atutów, to przegracie. Albo może się okazać coś odwrotnego. Możecie zagrać szlemika czy szlema, ale skoro wyście się wyrwali, nie spytaliście się partnera o to, jaki on ma układ kart, to na przykład skończyliście na czwórce. Niby jest wszystko fajnie, cacy, bo zrobiliście partię, czy zrobiliście tego robra, ale brycz to jest gra, w której należy kartę wykorzystać maksymalnie. Oczywiście, nie ma sensu grać piątki, prawda, jeżeli czwórka nam wystarcza. Ale na pewno zawsze jest sens grać szlemika czy szlema, ponieważ tam po pierwsze mamy dodatkowe premie punktowe, no a po drugie, słuchajcie, zrobienie szlema czy szlemika to jest tak zwana wyższa szkoła jazdy. Oczywiście zdarzają się rozgrywki, gdzie ten szlemik jest, jak ja to mówię, wykładany, klepany, a najczęściej trzeba się wykazać kunsztem. Więc nie rezygnujcie z tego tak łatwo. Tak samo jak nie wyrywajcie się, że tak powiem, z odzywkami, które są nieadekwatne do waszej karty i w ogóle są sprzeczne z zasadami licytacji, z logiką. Popatrzcie się tutaj. O, włączymy sobie. Popatrzcie, taka jest rozgrywka. No, łatwo spojrzeć, policzymy o kartę. Mam 7, 9, 10, 12 punktów. Zaczyna licytację mój partner. W tym momencie to była partnerka. Ja już policzyłem swoje punkty i teraz czekam, co powie moja partnerka. Moja partnerka się zastanawia. Jest to dla mnie zawsze jakiś taki... O, i moja partnerka, słuchajcie, w tym momencie rzuciła 3 kiele. Pytanie do was. Co oznacza 3 kiele? Ta osoba, czy te osoby, które czy w myślach, czy w komentarzu napisały, panie Marku, 3 kiele to oznacza po pierwsze słabą kartę. Czyli, że
mój partner czy moja partnerka w tym momencie mi mówi takim językiem prostym: Marek, mam na pewno poniżej 12 punktów, bo gdyby miała 12, no to by powiedziała jeden kier. Gdyby miała tych punktów 18 w górę, powiedziałaby dwa kier. Skoro powiedziała 3, to powiedziała: Marek, nie mam 12 punktów, ale mam co najmniej 7 kart w kolorze kiera, czyli mam tak zwany longier kierowy. I ja tak odbieram tą jej odzywkę. Czekam, co powie przeciwnik. Przeciwnik powiedział pas. Dochodzi do mnie. I teraz, co byście na moim miejscu powiedzieli? Mam 13 punktów, ale wiem, że moja partnerka nie ma odzywki. Jak ja ją mogę oceniać? No mogę ją oceniać na punktów 9, 10, no może 8, bo poniżej tego nie powinna się odzywać. Powinna powiedzieć pas i poczekać, co powie partner. A ja powiem wam dlaczego. Bo przecież same atuty nie grają. I teraz ona mówi na przykład trzy kiery, dochodzi do mnie i ja mam na przykład 4 punkty i renans w kierach. Nie możemy zrobić 3 kierów. Nie wyjdą nam te 3 kiery. No chyba, że błąd jakiś popełnią przeciwnicy. Ale my nie możemy liczyć na błędy przeciwników. My musimy liczyć na to, że jesteśmy dobrzy. Więc dlatego ja mam prawo oceniać, że przy odzywce z wysokości 3 mój partner ma co najmniej 8, 9, 10, 11 punktów. Oceniam, że mój partner ma 9. Ja mam 13, to jest 22. Normalnie to uważałbym, że należy powiedzieć bezwzględnie pas, ponieważ z bilansu wychodzi, że nie ma tutaj więcej jak 3. Ale ja nie mam takiego złego układu. Mam fajne trefle, w których oddaję 2 lewe. Mam kara króla karowego, który daje mi szansę na zatrzymanie kar. Więc zakładam z dużym prawdopodobieństwem, że oddam jedną kartę, znaczy jedną lewę na karo. Mam króciutkie piki z asem i królem. Więc wychodzę z założenia, że spróbuję dać tą czwórkę, bo w mojej ocenie w najgorszym wypadku będziemy leżeć bez tak zwanej jednej. Natomiast będziemy mieli szansę przy dobrym układzie kart, będziemy mieć szansę, że ewentualnie zrobimy partię. Uważam, że kolor mamy uzgodniony. Czy ktoś z was pamięta jeszcze, co to znaczy kolor uzgodniony? Kolor uzgodniony to jest 8 kart atutowych na obu rękach. Czyli partner ma 5, ja mam na przykład 3, to jest kolor uzgodniony. Partner ma 6, ja mam 2, to jest kolor uzgodniony. Moja partnerka powiedziała 3 kiery, to ma 7. Ja mam 2, to jest 9. Kolor jest uzgodniony, daje nam szansę na to, żeby spróbować tą czwórkę zrobić. No i ja w tym układzie, słuchajcie, nie mam innej możliwości. Znaczy mam, ale postanawiam powiedzieć 4. Przeciwnik mówi pas, moja partnerka mówi pas. Czekam. No i przeciwnik dał nam kontrę. Teraz w takim razie popatrzmy, poobserwujmy, jak się będzie toczyła gra.
Oczywiście po kontrze wszyscy muszą spasować, bo muszą być trzy kolejne pasy, żeby mogła się gra toczyć. Więc ja pas, przeciwnik pas, przepraszam bardzo, mój partner, partnerka pas. No i czekamy na pierwszy wis. Wis jest asa karo, co w jakiś sposób nawet jest dobre, bo od razu wyjaśnia kwestię kar. Mamy tutaj zatrzymanie, powtórka w karo, tym razem malutkie. No, moja partnerka bije królem, no jest dobrze. Tylko popatrzcie się, co ja widzę. Moja partnerka kompletnie mnie okłamała. Raz, że tych punktów miała 7 czy tam 8, 7 punktów miała, ale miała tylko 5 kierów. Więc ja się pytam, skąd ta trójka? Zresztą zadałem to pytanie mojej partnerce. Ta partnerka była bardzo niesympatyczna. Po pierwsze, bez pojęcia o licytacji, bez pojęcia o rozgrywce, no i bez minimum kultury. Więc rozegrałem z nią tylko to jedno rozdanie. No i popatrzmy się, co z tego rozdania wyniknie. Atak dwójką pikową, partnerka daje szósteczkę. No i oczywiście przebijamy to. No i atak w kiery. Atak w kiery, gdzie nie mamy i tak koloru uzgodnionego. No i ponowny atak w piki przeciwników. No ale tutaj mamy właśnie to zatrzymanie pikowe. Zabiła królem. Uderza damą treflową. Tu pobiła oczywiście atutem kierowym. No i straciła lewe, no bo już przeciwnik z kolei też nie znał kar. I popatrzcie, co się ten, popatrzcie, co się stało. Oczywiście ten, oczywiście przegraliśmy to. Nie zrobiła nawet Czech. Właśnie dlatego, że odezwała się nieprawidłowo, kompletnie bez sensu i podejrzewam, że chyba w ogóle nie bardzo znała zasady brydża. Ja wiele razy to mówiłem. Słuchajcie, jeżeli siadacie na kurniku do stolika, a jesteście początkujący, macie małe doświadczenie, nie wstydźcie się o tym powiedzieć. Przynajmniej wasz partner będzie wiedział, jak czasami podejść do licytacji.